12 kwietnia w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Lwowie odbyła się tradycyjna msza krzyżma, podczas której księża archidiecezji lwowskiej odnawiali swoje przyrzeczenia kapłańskie. Eucharystii przewodniczył papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, który przybył na Ukrainę z darem od papieża Franciszka kolejną karetką medyczną, którą przekaże kijowskim medykom. W swoim kazaniu kardynał Krajewski przypomniał księżom, że ich powołaniem jest bycie żywym tabernakulum Chrystusa oraz niesienie Boga nie tylko w czasie liturgii, ale także poza Kościołem. Na zakończenie swego kazania kardynał Krajewski życzył wszystkim kapłanom, aby ich posługa otwierała ludzi na Boga. We mszy świętej krzyżma w Lwowskiej Archikatedrze wzięła udział też delegacja papieskiej fundacji charytatywnej Kościół w Potrzebie, Kirche in Not. Mianowicie Magdalena Kaczmarek i Marko Menkaria przyjechali na Ukrainę spotkać się z uchodźcami, aby zobaczyć na własne oczy ich potrzeby, aby skuteczniej pomagać osobom dotkniętym przez wojnę. Po wspólnej Eucharystii w Lwowie kardynał Krajewski udał się do Kijowa, aby przekazać dary od papieża tamtejszym kapłanom oraz w stolicy Ukrainy świętować Wielkanoc. Dziękujemy Panu Bogu za legata papieskiego, którego Ojciec Święty Franciszek po raz drugi w czasie trwającej wojny posyła do Ukrainy. Księże kardynale, witamy Cię serdecznie i dziękujemy za to, że jesteś tutaj razem z nami w osobie Ojca Świętego Franciszka i swoim. Nie dorastamy do naszego namaszczenia. Błagam Najświętszą Marię, zawsze Cię widzę. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Więźniom głosił wolność, a niewidomy przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał wolnymi. Jestem z Ewangelii, czy ja reprezentuję świat. Wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie, tego, który jest namaszczony i dla Ciebie, i wszyscy w tej katedrze lwowskiej są namaszczeni, jest żyć czystą Ewangelią. Bez komentarza. Komentarze ją rozwadniają. Komentarze ją osłabiają. Ona jest bardzo radykalna. Dlatego, kiedy ją czytam każdego dnia, kiedy ją otwieram, jak Jezus dzisiaj w synagodze, ona zaczyna czytać moje życie. Całuję ją, okadzam ją, błogosławię ją, a
ale czy staje się Ewangelią? Czy ludzie, patrząc na mnie, czytają Ewangelię? Kogo widzą? Dzisiaj wyjątkowy dzień dla nas, kapłanów. Kiedy jechałem tutaj do Lwowa karetką, którą dzisiaj postaram zaprowadzić się do Kijowa, jako dar Ojca Świętego na Wielki Czwartek. Wtedy, kiedy my obchodzimy obmywanie nóg. Papież chce obmyć nogi wszystkim Ukraińcom. Ucałować się. W tym geście bardzo zwykłym, bardzo prostym, uniżającym się. Chcę przytulić do serca wszystkich. Bo karetka jest znakiem także życia. Ona ratuje życie. I tak, jadąc z Rzymu, a to prawie 2000 kilometrów, myślałem sobie, co jest najważniejsze w moim życiu kapłańskim. Wydaje mi się, że jeśli jestem namaszczony, jeśli Duch Święty mnie wybrał i każdego z was, to muszę namaszczać innych. To muszę roznosić zapach Boga, gdziekolwiek przychodzi mi żyć. Drodzy bracia kapłani, gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie wobec biskupa i całego ludu Bożego, wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. Abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa kapłana, dobrego pasterza, nauczyciela i sługi wszystkich. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Boże Ojcze Wszechmogący wielkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych.
Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dzięki składajmy Twojej niewysłowionej miłości, gdy Ty zapowiedziałeś w dziejach Starego Przymierza misterium oleju, który daje uświęcenie, i gdy nadeszła pełnia czasów, objawiłeś je ze szczególnym blaskiem w Twoim. Błagamy Ciebie, Boże, niech moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wolnościami stał się dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo. Aby przez sakramenty, w których będzie użyty ten olej, wzrastał Twój Kościół. Z Chrystusem w Duchu Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zanieś nasze oddanie i podziękowanie Ojcu Świętemu Franciszkowi, który zwłaszcza od początku wojny modli się za nas, apeluje do całego Kościoła i do całego świata o pokój w Ukrainie ze Wzgórza Watykańskiego. Nie tylko dlatego, że są namaszczone, ale że namaszczają, że tworzą Kościół, że roznosicie zapach Boga. Ojcze Święty, jest z Wami, dziękuję Wam, że wszyscy jesteście z ludem Bożym, że nikogo nie opuszcza. I że tak samo cierpicie jak lud Boży. Wczoraj jedna z osób, kiedy przyjechałem, mówi mi, czy ksiądz nie zauważa, że zawierzenie nad Matki Bożej dokonane przez Ojca Świętego w tym samym czasie w Fatimie już działa, że już wycofano się z Kijowa. Inni nazywają to przemieszczaniem wojsk. A może to już wszystko jest ku zmartwychwstaniu? Oby tak było. Mamy najlepszą broń na świecie my, wierzący. To jest modlitwa. To jest pokuta. Post i jałmużna. Nasz drogi arcypastrio, drogi ocze jepiskopy pomiczniku, w imieniu całej wspólnoty duchowieństwa chciałbym pobażać Wam w ten dzisiejszy czas, czas, jaki my dzisiaj odnowili, świętostwa, żebyśmy dzisiaj byli tak, jak Wy skazali na propowiedzi, pod tym żywym tabernakulem. Жити цією Євангелією – це для нас дуже важливо. Ми запевняємо свою молитву і дякуємо вам за вашу присутність. Тут дуже дивно представити те, яке księżom є і сестрам певно знане. Це наше лого, наш символ нашої організації, яка 75 років тому została założona przez ojca Werenfrieda jako inicjatywa dla ludzi, którzy wtedy zostali wypędzani z Europy Wschodniej. I... Cały Wielki Tydzień przeżywam
Kijowie wszystkie celebracje razem z udręczonym narodem ukraińskim, ale niedziela Zmartwychwstania, kiedy rozbrzmiewa radosne Alleluja, przeżywamy z całym Kościołem Powszechnym i z nimi się łączymy. Niech ten dzień będzie radosny dla całej Ukrainy, dla wszystkich uchodźców, dla tych, którzy są poza domami swoimi. Ja też jestem poza swoim krajem.